Kontrowersyjne słowa Maleńczuka o rządzących nami politykach i wielki powrót Mariny Łuczenko. O tym w dzisiejszym fleszu muzycznym. Wkrótce ukaże się książka Chamstwo w państwie, w której Maciej Maleńczuk rozmawia z Barbarą Burdzą o polityce. Maleńczuk w rozmowie krytykuje Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza i Andrzeja Dudę. O ministrze obrony narodowej mówi tak. Uważam go za szaleńca, wystarczy rzut oka na tę twarz, to wariat. Nie wiem, czy za takie opinie idzie się do więzienia, ale ten sardoniczny uśmiech przyklejony do jego twarzy, kiedy mówi o naprawdę poważnych sprawach, mnie naprawdę przeraża. Bardzo krytycznie Maleńczuk wyraża się także o prezydencie RP, wstydząc się, że tak jak on pochodzi z Krakowa. Dodaje, że cieszy go zaangażowanie Liroya i Pawła Kukiza w politykę, gdyż liczy, że stworzą coś ciekawszego niż to, co dotychczas robili jako muzycy. Książka do sklepów trafi 27 kwietnia. Marina Łuczenko powraca po dłuższej przerwie. Wokalistka przerwała karierę w 2011 roku po tym, jak zdiagnozowano u niej polipa na strunach głosowych. 21 kwietnia ukazał się jej najnowszy teledysk do utworu On My Way, który nakręcony został w USA. Marina współpracowała z licznymi zagranicznymi producentami, m.in. Pitem Boxta i Arrowem Benjaminem, którzy wcześniej pisali utwory dla Jessie J i Beyoncé. Ukazał się nowy album grupy Wilki. W naszym serwisie znajdziecie jego recenzję oraz wywiad z zespołem. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne flesze muzyczne. Cześć!